Wbrew tezom ideologii nazistowskiej o narodzie polskim jako rasowo mało wartościowym, część jego przedstawicieli wydała się Adolfowi Hitlerowi na tyle niebezpieczna, że została skazana na bezwarunkową eksterminację. Dotyczyło to przede wszystkim tych osób, które mogły podtrzymywać ducha wolności i inspirować opór narodowy, które mimo szykan i gróźb były gotowe trwać przy polskiej tożsamości i podjąć walkę z okupantem. Pozbawione ich przywództwa społeczeństwo miało stać się w planach Niemców bezwolną masą, spolegliwie realizującą wytyczne polityki hitlerowskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny we wrześniu 1939 roku rozpoczęto proces zbierania informacji o tych przedstawicielach społeczeństwa polskiego, którzy mogli być uznani za element przywódczy, czyli niebezpieczny. Informatorami wywiadu stali się przede wszystkim zamieszkujący w Polsce Niemcy oraz konfidenci, których sprawną siatkę zorganizowała na terytorium Polski niemiecka Służba Bezpieczeństwa. Na podstawie ich raportów i donosów przygotowano listy proskrypcyjne zawierające dane osobowe obywateli polskich przeznaczonych do eliminacji bezpośrednio po rozpoczęciu działań zbrojnych. Reinhard Heydrich, szef Służby Bezpieczeństwa i Gestapo, powierzył tę akcję specjalnym grupom operacyjnym Policji Bezpieczeństwa, składającym się z członków SIPO, SD i Gestapo. Poza politycznym oczyszczeniem terenu, czyli eliminacją osób wskazanych w listach proskrypcyjnych, grupy te miały za zadanie przejmowanie archiwów państwowych, kościelnych, samorządowych, aby na ich podstawie dokonywać aresztowań wszystkich osób podejrzewanych o działalność antyniemiecką. Na celowniku nazistowskich funkcjonariuszy znaleźli się członkowie organizacji i stowarzyszeń promujących wartości propaństwowe, narodowe i wolnościowe. Rozpoczęto przygotowania do aresztowań polskich duchownych, którym zarzucano indoktrynowanie ludności w duchu nacjonalistycznym. Sporządzano także listy nauczycieli z Łodzi i Rejencji Łódzkiej, których uznano za propagatorów postaw antyniemieckich. Zagrożenie upatrywano w każdym, komu wykształcenie, dorobek, osiągnięcia, służba państwowa zaskarbiły autorytet i wpływ w społeczeństwie. Grunt pod rozpoczęcie Intelligenzaktion przygotowała wcześniej nazistowska propaganda. W prasie, radiu i metodą propagandy szeptanej przedstawiano Polaków jako przedwojennych morderców i wrogów społeczności niemieckiej. Szermowano hasłem odwetu za bydgoską krwawą niedzielę, nawiązując do wydarzeń z września 1939 roku, kiedy to doszło do ataków na ludność niemiecką oskarżoną o dywersję. Celowo zawyżano liczbę ofiar, obarczając winą polską inteligencję, rzekomo nawołującą do samosądów. Eskalowano niepokój, rozpuszczając informacje o rzekomym powstaniu polskim skierowanym przeciwko niemieckiej władzy. 7 listopada 1939 roku w Łodzi założono placówkę tajnej policji Gestapo z siedzibą przy ulicy Anstata 1. 9 listopada Łódź ostatecznie włączono do okręgu Rzeszy Poznań. Tego samego dnia ruszyła akcja Inteligencja. Aresztowani na terenie Łodzi trafiali do kilku placówek więziennych przy ulicy Kopernika, Sterlinga, Kraszewskiego oraz Gdańskiej. Liczba aresztowanych była tak duża, że zorganizowano dwa miejsca tymczasowego pobytu więźniów w fabryce tektury i papieru Arnolda Bejera w Rudzie Pabianickiej oraz w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu przy ulicy Krakowskiej 55. Obecnie to ulica Liściasta 17. Podobną funkcję przez pewien okres pełniło również kino Zachęta w Pabianicach. Jednak w połowie listopada więźniów z pabianickich obozów przeniesiono do placówki w dawnej fabryce Glazera, noszącej już wtedy nazwę KL Radogosz. Pierwsza grupa więźniów przybyła na Radogoszcz 9 listopada 1939 roku. Utytułowani naukowcy, lekarze i adwokaci, zasłużeni społecznicy i działacze polityczni, nauczyciele i duchowni,
Artyści i dziennikarze od pierwszych godzin pobytu w obozie doświadczali szykan, bicia, wyzwisk i poniżenia. Tuż po przybyciu transportu do obozu Glazera więźniowie byli grabieni ze wszystkich wartościowych przedmiotów. Konfiskowano pieniądze, biżuterię, przybory do pisania, zegarki, lekarstwa. Grupą, która w czasie operacji Inteligencja podlegała szczególnym szykanom, byli księża katoliccy. Kilkudziesięciu kapłanów na czele z sufraganem łódzkim biskupem Kazimierzem Tomczakiem trafiło do radogowskiego obozu. Najpewniej żaden spośród nich nie został zamordowany w egzekucjach. Jednak w samym więzieniu podlegali oni specjalnym formom znęcania się i upokarzania. Warunki w obozie na Glazerze były dramatycznie złe. Pofabryczne budynki nie były przystosowane do gromadzenia w nich ludzi. Nie spełniały też żadnych standardów sanitarnych. Powybijane okna powodowały, że w salach więziennych panował chłód i wilgoć. Cele nie były wyposażone w prycze. Więźniowie spali na betonie, za posłanie mając jedynie wiązki zawilgoconej słomy, którą wysypano część posadzki. Nie mieli możliwości korzystania z łaźni. Nie wszystkim też rodziny były w stanie dostarczyć czystą odzież i bieliznę. W pomieszczeniach więziennych zalękło się robactwo, w tym wszy i pluskwy. Wkrótce też rozpoczęły się procesy przed niemieckimi sądami, z których więźniowie prawie nigdy już nie wracali. Wobec więźniów zgromadzonych w byłej fabryce Glazera tę samą procedurę powtarzano niemal każdego dnia. Z rana na sale więzienne wkraczali Niemcy. Wyczytywali nazwiska osób przeznaczonych do transportu. Wskazani więźniowie byli krzykiem i wyzwiskami przeganiani do czekających już samochodów. Transporty więźniów kierowane były na ulicę Anstata 1, gdzie odbywały się rozprawy. Sądzeni oczekiwali na swoją kolej stojąc na korytarzach na baczność, odwróceni twarzą do ściany. Następnie pojedynczo wchodzili do sali sądowej, gdzie oczekiwał już na nich trzyosobowy skład sędziowski. Przewodniczył major. Obok siedzieli tłumacz i sekretarz. Więźniowi odczytywano krótki akt oskarżenia. Wolno było powiedzieć tylko kilka słów. W obecności oskarżonego podpisywano przygotowany uprzednio wyrok, po czym sędziowie wkładali czapki i wstawali, zaś przewodniczący odczytywał wyrok. Cała ta przerażająca komedia sądowa trwała 3-4 minuty. Jednocześnie pracowały trzy komplety sędziowskie. S. Rapalski. Tereny masowych mordów były zwykle uprzednio przygotowane. W lasach wykopane były doły, w których spocząć miały ofiary. Aby nie budzić podejrzeń, więźniów na miejsce egzekucji dowożono autobusami oznaczonymi napisem Poczta Niemiecka lub nieoznakowanymi ciężarówkami. Transport taki liczył zwykle 25-30 osób. Więźniów rozstrzeliwano pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach, zmuszając ich do wejścia do wykopanego dołu, a następnie mordując strzałem w tył głowy. Po dokonaniu egzekucji doły zasypywano i zabezpieczano, tak aby miejsce pozostało niezauważone. Za właściwe wykonanie zadania Niemcy otrzymywali dodatkowe przydziały alkoholu i papierosów. W trakcie egzekucji okoliczna ludność nie mogła wchodzić do lasu, a cały teren otoczony był przez formacje policyjne. Świadkowie, którzy mimo to znaleźli się na miejscu mordu, przytaczają relacje, które mrożą krew w żyłach. Przed wieczorem do willi Bartczaka i Anteckiego zajechały trzy samochody ciężarowe. Dwa wypełnione więźniami, jeden gestapowcami. Przywieziono wówczas około 100 osób. Niemcy wpędzili więźniów do budynku i natychmiast otoczyli go dookoła. Niemal przez całą noc z willi dochodziły jęki i krzyki. Gdy rano Witczak wyjrzał z gajówki, samochodów już nie było, a brama stała otworem. Gdy zajrzał do środka, oczom jego przedstawił się straszny, pełen grozy widok. Ściany i podłoga zbroczone były krwią. Na podłodze
porozrzucane jakieś papiery i zakrwawione strzępy bielizny. W niektórych miejscach leżały odpadki tynku z podzierawionych ścian. Wszystkie te ślady świadczyły, że w domu tym odbywały się nie tylko kaźni i tortury, ale wprost jakaś szatańska, bestialska masakra. Ślady samochodów prowadziły w głąb lasu, po drugiej stronie szosy. Tam, w miejscu zwanym pod cegielnią, zauważył Witczak świeżo rozkopane rowy. Ofiary nocnej egzekucji były tak słabo zasypane, iż można było rozpoznać każdą twarz. Zdawało się, że zamordowani okryci są jakby pajęczyną. S. Rapalski. W lesie ludźmierskim, położonym przy szosie Zgierz-Łęczyca, zamordowano ponad 300 osób. Ich ciała ukryto w dawnych wyrobiskach przedwojennej cegielni. Las Wiączyński, położony w okolicach Nowosolnej, stał się w grudniu 1939 roku miejscem kaźni więźniów przetrzymywanych w kinie Zachęta w Papianicach. Wszystkich rozstrzelano pojedynczym strzałem z pistoletu w tył głowy. Las Łagiewnicki, położony w pobliżu trasy do Zgierza i Strykowa, stał się miejscem kaźni dla nauczycieli z Łodzi i powiatu łódzkiego, rozstrzelanych w listopadzie i grudniu 1939 roku. W odkrytych tu masowych grobach znaleziono kilkaset ciał pomordowanych ofiar. W trakcie masowych egzekucji w położonym na południe od Łodzi lesie Tuszyńskim w 1940 roku zamordowano m.in. pracowników przedwojennej służby pocztowej. Do lasu Okręglik, położonego przy północno-zachodniej granicy Łodzi, dochodziła droga ze Zgierza na Aleksandrów Łódzki, prowadząca bezpośrednio z obozu na Glazerze. W lutym i marcu 1940 roku las ten stał się miejscem masowej egzekucji harcerzy łódzkich z 16 i 17 łódzkiej drużyny harcerskiej oraz członków podziemnej organizacji Legion Wyzwolenie. Na przełomie 1939 i 1940 roku miejscem masowych mordów stał się również poligon na Brusie, położony na zachodnim skraju Łodzi, przy drodze do Konstantynowa, gdzie przed wojną znajdowała się strzelnica wojskowa. Miejsce to jest szczególnie naznaczone krwią Polaków, bo również po wojnie egzekucje wykonywano tu z rozkazu Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Wobec braku świadków i dokumentacji oraz zatarciu wielu śladów przez Niemców być może nigdy nie uda się ustalić dokładnej liczby osób, które zostały zamordowane w ramach akcji przeciwko inteligencji, ani odnaleźć wszystkich ich grobów. Szacunki dotyczące liczby ofiar mordów w podłódzkich lasach dochodzą do 40 tysięcy. Większość oprawców odpowiedzialnych za ich śmierć uniknęła kary. Do odpowiedzialności pociągnięto zaledwie kilka osób, którym udało się udowodnić udział w zbrodniczym procederze. Zarówno sędziowie wydający wyroki, jak i ich wykonawcy bardzo często prowadzili normalne życie w powojennych Niemczech. Pomimo ogromnej liczby ofiar wśród polskich elit, najważniejszy cel Inteligenzaktion nie został osiągnięty. Terror, groźba śmierci, szykany i upokorzenia nie złamały ducha oporu w społeczeństwie polskim. W konspiracji odbudowywane były struktury państwa. Działało tajne szkolnictwo, rozwijała się kultura i sztuka. Kultywowano życie religijne. Niemcy bardzo boleśnie musieli się przekonać, że polski duch narodowy, tożsamość polska, pragnienie wolności i demokracji nie zamykają się w konkretnych osobach i nazwiskach, ale trwają w ludziach połączonych wspólną historią, językiem i tradycją. Polacy po raz kolejny udowodnili najgłębszą prawdę zawartą w prostych słowach naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
wybitni łodzianie zamordowani w ramach Intelligenz Aktion. Altenberg Karol, harcerz. Baranowski Mieczysław, Grabowski, poseł. Algralaj, społecznik, harcerz. Marek, artysta, malarz. Mieciek, członek klubu demokratycznego. Kierownik szkoły. Koperski Zygmunt, Wygodzie, Mikołaj, prezes Związku Legionistów w Łodzi. Margolis Aleksalusiński, Piotrowski Jan, nauczyciel. Prezes Zarządu Powiatowego ZB w Łasku. Rżewski Aleks, prezydent Łodzi. Starosta powiatu łódzkiego. Działacz PPS. Wadowski Marian, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pracownik Izby Skarbowej. Wilkoński Tomasz, herbuodrowąż. Polityk i działacz społeczny. Wojewódzki Wadzław. Inżynier. Wiceprezydent Łódzki.